Poproszono nas o rozłożenie na czynniki wyrażenia 20 u kwadrat v minus 10 u kwadrat. Kiedy proszą nas o rozłożenie na czynniki takich dwumianów, czyli wyrażeń, które składają się z dwóch wyrazów, tak jak tutaj, to w rzeczywistości mają na myśli rozbicie wyrażenia na iloczyn jednego lub więcej wyrazów. Zobaczmy, czy możemy to tutaj zrobić. Najprościej jest zacząć od wyszukania wspólnego dzielnika, w szczególności największego wspólnego dzielnika obu tych wyrazów i rozłożyć je. Zaraz wam pokażę co mam na myśli. Ostatecznie będziecie to wszystko robić w pamięci, ale teraz zrobimy to krok po kroku. A więc ile to będzie 20u kwadrat v, jeśli rozłożymy to na czynniki? 20u kwadrat v po rozłożeniu na czynniki pierwsze to będzie 20 to 2 razy 2 razy 5. Zgadza się? 2 razy 10 to 20. U kwadrat to u razy u, a v to po prostu v. A zatem zapisaliśmy 20 u kwadrat v jako iloczyn najmniejszych elementów tego wyrażenia, najbardziej podstawowych elementów. Liczby pierwsze oraz u i v. Zróbmy teraz to samo z wyrażeniem 10 uv kwadrat. Postawię tutaj znak minus, żebyśmy zupełnie nie zmienili tego wyrażenia. 10 po rozłożeniu na liczby pierwsze to będzie 2 razy 5. Później mamy 1 u razy 1 u razy v razy v. To właśnie jest v kwadrat. V razy v. No dobrze, to jaki jest największy wspólny dzielnik w tych dwóch wyrazach? Popatrzmy. Oba mają po jednej dwójce. Oba mają tutaj po jednej dwójce. Zaznaczę tę, ale mógłbym także zaznaczyć i tę. Obydwa mają po jednej piątce. Jedna piątka i jedna piątka. Obydwa mają po jednym u. Jedno u tutaj i jedno u tutaj. To ma dwa, ale to ma tylko jedno. I oba mają przynajmniej po jednym v. I oba mają przynajmniej po jednym v. Zatem największym wspólnym dzielnikiem jest 2 razy 5 razy u razy v. Mogę zatem przepisać to wyrażenie. Mogę wyłączyć to 2 razy 5 razy u razy v i zobaczymy, co otrzymamy. Jeśli zapiszemy 2 razy 5 razy u razy v i powiemy, że to wyrażenie jest równe temu razy co, Cóż, jeżeli wyłączymy 2 razy 5 razy u razy v przed nawias, to z tego pierwszego wyrazu zostanie nam 2 razy u. 2 razy u, więc 2u. A z drugiego wyrazu zostanie nam tylko v. Zgadza się? Pozostałe czynniki zostały wyłączone przed nawias i zostaje nam tylko v. Mam nadzieję, że to widzicie. Jeśli pomnożę 2 razy 5 razy u razy v razy 2u, otrzymam ten pierwszy wyraz, a więc gdybym to pomnożył, otrzymałbym ten pierwszy wyraz. Jeśli pomnożyłbym 2 razy 5 razy u razy v razy to v tutaj, to otrzymałbym ten drugi wyraz. A zatem to wyrażenie i to wyrażenie to dokładnie to samo. Wyłączyliśmy to przed nawias i teraz możemy wszystko trochę uprościć. 2 razy 5 razy u razy v możemy zapisać jako 10 uv. A w nawiasie mamy 2u minus v. Gotowe. Rozłożyliśmy to wyrażenie na czynniki. Zazwyczaj nie będziecie aż tak bardzo rozbijać tych wyrażeń, ale dobrze jest mieć świadomość całego tego procesu. Po jakimś czasie będziecie od razu zauważać, że największą liczbą, przez którą dzielą się te dwie liczby, jest 10. 20 jest podzielne przez 10 i 10 jest podzielne przez 10. U także powtarza się w obu wyrazach i v również. Wyłączę zatem 10UV przed nawias. A kiedy podzielę to przez 10UV, to zostanie mi 2U. A jeśli podzielę to przez 10UV, to zostanie mi tylko V. To jest drugi sposób, w jaki można podejść do tego problemu. Zapiszę to. Możemy więc powiedzieć, że to jest to samo. Drugi sposób rozwiązywania. Możecie powiedzieć, że to jest to samo, co największą liczbą, przez którą dzieli się to i to jest 10UV. 10uv i to mnożymy przez 20u2v podzielone przez 10uv minus to 10uv2 podzielone przez 10uv. To wyrażenie i to wyrażenie to oczywiście to samo. Gdybym pomnożył to przez 10uv, to zredukowałoby się z każdym z tych 10uv w mianowniku, a zatem to jest to samo, ale możemy to jeszcze uprościć. Możemy powiedzieć, że 20 podzielone przez 10 to 2. U kwadrat podzielone przez U to po prostu U, V podzielone przez V to po prostu 1. 10 podzielone przez 10 to 1, U podzielone przez U to 1, V kwadrat podzielone przez V to po prostu V do pierwszej. A zatem zostaje nam 10 UV razy wyrażenie 2U minus V. W obu przypadkach otrzymujemy tę samą odpowiedź.